Dzień dobry, przed nami piękne polskie lato. Trzeba je w jakiś sposób wykorzystać. Wystarczy się troszeczkę ruszyć przed telewizora i okazuje się, że takie miejsca ma się pod nosem. Bo mogliśmy tam spotkać węże, pająki i jakieś małpy. Dobra, proszę Państwa, to mamy już kajaczki gotowe. Chciałem powiedzieć, że ruszamy, ale właśnie się zablokowaliśmy na bieliźnie. A 3 metry stąd startowaliśmy, ludzie się wywalili. No, także dzisiaj się zapowiada dobry dzień. Dobra, płyniemy, bo Ola gdzieś... A są tam. Uporaliśmy się z pierwszą taką poważniejszą przeszkodą. Powalone drzewo leżało na trasie i dość sporo ludzi w tym samym czasie przepływało i zrobił się pewien korek. Dzień dobry, witam Was po raz pierwszy z Polski. Postanowiliśmy, że pokażemy Wam nasz piękny kawałek północnej Wielkopolski. Wsiadam na rower i już mówię Wam, jak wygląda plan działania. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka luźnych historii z pobytu w Polsce. Zaczynamy od zwiedzania naszej najbliższej okolicy. Mamy już pierwszy punkt dzisiejszego dnia, czyli jezioro Wygoda. Nic specjalnego tutaj nie ma. Tam widzę, że są jakieś stanowiska wędkarskie. Tu chyba można jeszcze pójść kawałek brzegiem. Ciekawego. No nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, ale proszę Państwa, są tutaj dźwięki przyrody, jest cisza i spokój. I czego człowiek może chcieć więcej? No i mamy, proszę Państwa, kolejne jeziorko. Tym razem jest to jezioro Szczupacze. To jest już troszeczkę większe, troszkę bardziej popularniejsze. Raz po raz można tutaj spotkać jakichś ludzi. Widzę nawet, że są stanowiska wędkarskie, ale przed chwilą widziałem tabliczkę zakaz połowu ryb. I tak oto mamy już drugie jeziorko, za chwilę pojadę jeszcze nad jedno, na trzecie, największe. I tak naprawdę kilka kilometrów stąd zaczyna się już województwo zachodniopomorskie, więc pewnie za którymś razem poniesie mnie do sąsiedniego województwa. Ja już kiedyś wrzucałem filmiki ze zwiedzania tej okolicy i ktoś kiedyś napisał mi, że nie widzi w tym nic wyjątkowego, że przecież każde jezioro w tej części Polski powstało w ten sam sposób i wygląda praktycznie tak samo. No ale proszę Państwa, czy to nie właśnie tak wygląda piękne miejsce? Wystarczy się troszeczkę ruszyć przed telewizora i okazuje się, że takie miejsca ma się pod nosem. No i prawie mamy już trzecie jeziorko, jezioro Karpie, ale tutaj coś w krzakach szeleści, ale nic nie widzę. I to jezioro jest największym z wszystkich trzech, które do tej pory odwiedziłem. Kilka sekund i jestem na brzegu. Jak byliśmy w Azji przez pół roku, to przyzwyczailiśmy się do tego, że będąc w lasach, co prawda były to inne lasy, no bo tropikalne, lasy deszczowe, przyzwyczailiśmy się do tego, że trzeba było uważać na każdym kroku na zwierzęta, bo mogliśmy tam spotkać węże, pająki, jakieś małpy, a tutaj jest inaczej. Tutaj nie ma tych zwierząt, chociaż z dobrego źródła wiem, że w tych lasach są wilki. No, jest ich trochę i muszę na nie uważać. Muszę być cicho, ale tam przy drodze siedzi zając. Nie mogę go spłoszyć. No to proszę Państwa, dotarliśmy na miejsce. Milena gotowa.
Tutaj kajaczki też już chyba gotowe i za chwilę wodujemy i ruszamy na Drawo. Dzisiejsza trasa zakłada przepłynięcie 13 km. No, a tu już ktoś płynie. Zaczęli wcześniej. Dobra, proszę Państwa, to mamy już kajaczki gotowe, kapoczki są. Chciałem powiedzieć, że ruszamy, ale właśnie się zablokowaliśmy na mieliźnie. A 3 metry stąd startowaliśmy, ludzie się wywalili. No, także dzisiaj się zapowiada dobry dzień. Dobra, płyniemy, bo Ola gdzieś, a są tam. Patryk, ty wiesz, tu nie. Nie, tam to czekamy. Poraliśmy się z pierwszą taką poważniejszą przeszkodą. Powalone drzewo leżało na trasie i dość sporo ludzi w tym samym czasie przepływało i zrobił się pewien korek. No ale my przepłynęliśmy bez problemu i teraz już płyniemy sobie prawie sami. Poproszę piwko, Milena. A no faktycznie. Zero. Jeszcze do was wejdę. Proszę powiedzieć, jak spływ. Bardzo dobry, pozdrawiamy wietrze wolnych. No i wiosłujemy i ludzie mówią, że dopiero taka gruba impreza to przy ognisku się dopiero zacznie. Ola, źle wiosło trzymasz. Bo Milena, a my się z Patrykiem, nie Patryk? Jak się Ola płynie? Super. Bardzo fajnie. My sobie płyniemy i płyniemy. Droga się zrobiła nieco łatwiejsza, bo nie ma zbyt wiele przeszkód. Rzeka jest szeroka. Pogoda dzisiaj dopisuje. I co jeszcze powiesz? Że miało lać, padać i być brzydko, a jest naprawdę słodko. Nawet bym musiała kurtkę zdjąć. O. Patryk, proszę wiosłować w lewo. Tak sobie płyniemy i płyniemy. I zaczął padać deszcz. Ale tak grubo. Nic nie przyspiesza na kajakach tak jak padający deszcz i burza. Tak brzmi. I dopadł nas deszcz, jest burza, po prostu leje tragicznie. Patryk, jak tam? No płyniemy. Thank you.
W oddali słychać jakieś szelesty. Jak będziemy mieli szczęście, to zobaczymy sarny. Może nawet jelenia. Gdzieś tu może są. Mamy porządną latarkę, także śmiało na 100 metrów widać. Jak tylko coś będzie, to zobaczymy. No i jest. Patrzcie to. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.